Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, jest takie powiedzenie: sentire cum ecclesia, czuć z Kościołem. Wszystkie nasze wydarzenia, które dokonują się w wierze, nie mogą nie prowadzić do Kościoła, nie mogą wyrażać się bez wiary Kościoła. Kto wierzy, nigdy nie jest sam, powiedział papież Benedykt XVI. I trzeba też uczciwie powiedzieć, że nawet ci, którzy porzucili Kościół, ci, którzy żyją z dala od Kościoła, a nawet kiedy mówią o Bogu, mają pojęcie Boga zapożyczone od Kościoła. Mówią o Bogu, jakiego ukazuje Kościół. Bez mnie nic nie możecie uczynić, powiedział Jezus. A gdzie jest Jezus, jeśli nie w Kościele? Gdzie jest Jezus, jeżeli nie w Słowie czytanym we wspólnocie? Gdzie jest Jezus, jeżeli nie w sakramentach, w których w sposób szczególny podkreślamy Eucharystię, podkreślamy sakrament pokuty? Zatem chcemy czuć Kościół i każde nasze wydarzenie wiary będzie o tyle prawdziwe, autentyczne, jeżeli ono będzie umocowywać nas jeszcze bardziej mocniej w Chrystusie, obecnego w Kościele, obecnym w Kościele. Nie ma wiary w Chrystusa poza Kościołem. Dlaczego akurat ten temat, my kończymy rekolekcję, ale ten temat jest wywołany dzisiejszą Ewangelią. Od razu przychodzi mi na myśl pewna katecheza o Kościele. Kiedy słyszę te opowiadanie z pod Cezarei Filipowej o wyznawaniu wiary w Jezusa, który jest Mesjaszem, jest to pytanie, które zadaje Jezus w Ewangelii św. Marka, dokładnie w centrum Ewangelii. Ewangelia Marka ma 16 rozdziałów. To, co jest czytane teraz, jest w 8 rozdziale. Wszystko od narodzenia Jezusa do Cezarei Filipowej i to, co dzieje się pod Cezareją Filipową do zmartwychwstania Jezusa. I pytanie w centrum. Kim jest Jezus? A ja to pytanie zadam inaczej. Kim jest Kościół? I kiedy czytamy definicję Kościoła, kiedy na lekcjach religii poznajemy definicję Kościoła, to pada wiele różnych pomysłów. Kim jest Kościół? Po pierwsze, wspólnota. Bardzo często moi uczniowie mówią, no Kościół to wspólnota, zrzeszenie. No już dobrze, że chociaż to widać, że to są relacje jakieś ludzkie. Relacje pomiędzy osobami, że Kościoła nikt nie buduje sam. Ale Kościół rodzi się z otwartego serca na drugiego człowieka. Boga, który otwiera serca na drugiego człowieka. Ale wspólnota może być różna. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza też była wspólnotą. Miała swoich członków, zbierała składki,
ustalała przewodnią linię narodu, pokazywała, jak żyć w Polsce socjalistycznej. Można mieć wspólnotę, dogadać się wspólnie, pojechać w góry. To też jest wspólnota. Można mieć wspólnotę, tworząc pewną szajkę bandycką. To też jest wspólnota. Są w niej pewne reguły, jest pewna hierarchia. Zatem samo słowo wspólnota nie wyczerpuje jeszcze definicji Kościoła. To jest za mało. Zresztą ta wspólnota w naszym pojęciu ludzkim jest bardzo horyzontalna. Zobaczcie, tu jest mowa ludzie. I dzisiaj może nie brakuje takiego opisu Kościoła jako ludzi. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi w modlitwie wiernych, módlmy się za Kościół Świętych, za duchowieństwo. Bo to gdzieś podświadomie jest w głowie, że Kościół to duchowieństwo. Że Kościół to oni. Kościół to są wszyscy, którzy są zanurzeni w Chrystusa. Nie tylko duchowieństwo. Nie ma my, wy. Ołtarz nie jest jakoś linią demarkacyjną. Tak jak kiedyś były balaski, balustrady przy kościołach. My i wy. Cała wspólnota jest kościołem. Cała wspólnota idzie w tym samym kierunku. Właśnie w liturgii trydenckiej było to lepiej widać. Bo teraz skupiamy się wokół ołtarza. W liturgii trydenckiej, chociaż kapłan był obrócony tyłem, to stał tak jak lud i szedł w tym samym kierunku do Chrystusa. Każda ta liturgia miała swoją wymowę. To nie jest nic przypadkowego. W tym samym kierunku idziemy razem. Ale wspólnota, myślimy o ludziach, to jest ta wspólnota horyzontalna, to jest za mało. To nie wyczerpuje definiowania Kościoła. Bo być ze sobą to jeszcze za mało. Kiedyś pamiętam taką reklamę jednej z telefonii komórkowych, to już dawno temu, to była reklama przed świętami Bożego Narodzenia. Piękna sceneria, zima, ludzie, którzy są blisko siebie. I takie hasło. My odkryliśmy, że święta są wtedy, kiedy ludzie są blisko siebie. No piękne, tkliwe. Ale czy to są jeszcze święta? No może w dzisiaj, w tym świecie takim porozjeżdżanym, że każdy jest gdzieś indziej, gdzieś te dzieci nie wiadomo gdzie, za granicą i tak dalej. Rzeczywiście jest świętem, kiedy ludzie się spotkają. Ale to nie wyczerpuje jeszcze święta. Więc idziemy do drugiego elementu Kościoła. Kościół to wspólnota ludzi z Bogiem. Wspólnota ludzi z Bogiem, ludzi wierzących w Boga. I znowu, niby proste. Ale przecież dzisiaj mamy napęczki ludzi, którzy mówią, ja wierzę w Boga, ale nie w Kościół. Ja nie muszę chodzić do Kościoła, ja nie potrzebuję ich słuchać, ja nie potrzebuję tego czy tamtego. Wtedy właśnie pytam, to dobra, w jakiego ty Boga wierzysz? Często to powtarzam, ale najwięcej ludzi niewierzących poznałem przy konfesjonalach. Jak spowiadasz ludzi, to masz wrażenie, że ci ludzie nie mają żadnego, czasami są takie spowiedzi, że nie mają żadnego związku z Kościołem. Czy wierzysz w Boga? No pewnie, no po co się spowiada? W jakiego? W jakiego Boga? Można mieć swoją koncepcję Pana Boga, który gdzieś w górze, na chmurkach popija sobie kawkę. Deiści mówią, Bóg, który stworzył świat, zostawił go samemu sobie, nie interesuje się światem, ludzie się tłuką i tak dalej, a Bóg sobie niektórzy mówią, że Bóg to jest jak ten lalkarz, który pacynki odpowiednio porusza. Bóg tak chciał. Wszystko na Boga, że to Bóg, my nie mamy żadnej woli, tylko Bóg nas steruje. Mówimy, diabeł kusi, to diabeł mnie skusił. Ja nie zrobiłem grzechu. Nie, diabeł mnie skusił. A z drugiej strony mówimy, no Bóg tak chciał. Ja to gdzie jestem? Gdzie ta moja wola w tym wszystkim? Moja koncepcja Boga. W jakiego Boga wierzę? Mamy dwa małżeństwa tutaj obecne. Żenię się, wychodzę za mąż za konkretną osobę. Jest piękna, to już dzisiaj powiedzieliśmy. Jest przystojny, to już powiedzieliśmy. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, ma wady. Nie ma ludzi bez wad, a mimo tego kocham. To jest konkretny człowiek.
Bóg też jest konkretny. To nie jest moc, to nie jest energia, to nie jest siła. Złapmy się za ręce, poczujmy. Duch przejdzie. Jakaś ezoteryka. Bóg to jest konkretna osoba, która ma konkretną twarz. Jest Bogiem konkretnym, jest Bogiem jakimś. Nie tworzy się relacji z osobą, która jest nie wiadomo jaka. To jest niestety przekleństwo, że tak się wyrażę, czasów, którzy tworzą relacje wirtualne. 5000 znajomych na Facebooku. Przychodzi co do czego, płaczesz samemu w poduszkę. Tacy ci młodzi, friendly, przyjacielscy, patrzcie na samobójstwo wśród ludzi młodych. Patrzcie na ucieczek w alkohol, w narkomanię, w używki. A niby wszystko działa, braterstwo działa. Bóg ma konkretną twarz. Nie jest jakimś Bogiem. Trzeci element. Tu dopiero spełnia się definicja Kościoła. Wspólnota wierząca w Boga, naśladująca Chrystusa. Naśladować Chrystusa to znaczy iść za Nim. Patrzcie, co się zdarzyło w dzisiejszej Ewangelii. Piotr nie idzie za Jezusem. Tu jest u Marka napisane, wziął go na bok. W redakcji chyba Mateusza jest powiedziane, że kiedy schodzili, Piotr wyprzedził Jezusa i zaczyna go upominać. Broń Cię Boże, że Ty masz umierać? Ty masz oddawać życie? Ty będziesz odtrącony od ludu? Jezu, postradałeś zmysły? Gdzie my lepszego Mesjasza znajdziemy? Przed chwilą powiedział, to jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Bajki. Gdzie lepszy Mesjasz? Głodny? Cyk. Chleb jest. Woda? Cyk. Nie zwinął. Boże. Chory ktoś? Cyk. Uzdrowiony. Zmarły? Skrzeszony. Wszystkie kroki uzdrowione. Boże. Nie chcielibyście mieć takiego Mesjasza? Nie marzy nam się taki Pan, który prosisz, cyk. Jest. Wszystkie zachcianki spełnione? Boże, tylko taki Mesjasz. A Jezus mówi, ja będę umierał. Ja będę odrzucony przez lud. Ja będę ukrzyżowany. No to Piotr, a za nim Tomasz, za nim Grzegorz, za nim Stasia mówią, broń Cię Boże. Można być tak, jak my się mówimy. My tu jesteśmy od kół żywego różańca. My Ci, Jezu, powiemy, jak to ma być. Weźcie mi posłuchaj, to matce się poskarżyły. Naśladować Jezusa, iść Jego śladami. Nie trzeba na przykład Piotra przed zmartwychwstaniem. Piotr potrzebował krzyża, by zrozumieć, po co Jezusowi chodzi. Potrzebował przemienić głowę. Przed zmartwychwstaniem i Piotr, i nie tylko. Jakub, synowie gromu, ześlij na nich gromu, na tych, co nie przyjęli Jezusa w wiosce samarytańskiej. I pewnie u każdego z apostołów byśmy znaleźli jakieś takie ludzkie myślenie, ludzkie królestwo. Tutaj mówi, zejdź z drogi szatana. A w oryginale jest powiedziane, zajdź za mnie. Wracaj na swoje miejsce, to znaczy, idź za mną. Kościół to nie ci, którzy idą przed Jezusem. Kościół to nawet nie ci, którzy idą obok Jezusa. Kościół to ci, którzy idą za Jezusem. Święty Jakub w drugim liście powiedział bardzo mocne słowa. Wierzysz w Boga? Dobrze przecież. Ale i złe duchy wierzą i drżą. Kiedy ja mówię wierzę w Boga, to jest poziom diabła. Diabeł też wierzy w Boga. A jak jest różnica między człowiekiem wierzącym a diabłem? Że człowiek wierzy w Bogu. Nie tylko wierzy w Boga, w sensie uznaje Jego obecność. I nie ma to żadnego wpływu na moje życie. Iść za Jezusem, to znaczy wiedzieć, że te ślady doprowadzą mnie zawsze do Ojca.
Ja mu wierzę w Jego słowo, w to, co robi, to, co mówi. Idę Jego śladami. Nie tylko wierzę, że On jest, ale idę za Nim. Wierzę Mu na słowo. Pytamy o kryzys Kościoła, że nam skutki spadają, że, nie wiem, mniej ludzi chodzi do Kościoła, że jesteśmy coraz mniejszą siłą, że już nie mamy takich wpływów. Słabość Kościoła jest zupełnie gdzie indziej. Słabość Kościoła wynika z tego, że my jesteśmy przy Jezusie. My jesteśmy przed Jezusem. Mamy pomysły na swoje kapłaństwo, na swój Kościół, na swoje małżeństwo, na rzeczeństwo. Wszystko mamy pomysły. My jesteśmy obok Jezusa. Nasz przyjaciel, nasz brat. Taka komunia piękna. No tak naprawdę kryzys Kościoła polega na tym, że nie idziemy za Jezusem. Za, tak jak Maryja. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Idę za Tobą. Ani obok, ani przed. Za każdym razem, nawet jak to będzie papież, nawet jak to będzie biskup, nawet jak to będzie ksiądz rekolekcjonista, czy ksiądz dyrektor, za każdym razem, jak to będzie ojciec czy mąż, jeżeli idzie przed Jezusem, usłyszy dokładnie to samo. Zejdź mi z drogi szatana. Bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. A Jezus mówi, idź za mną, pójdź za mną, wracaj za mną. Jako Kościół idźmy za Jezusem. Amen. Wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca, Wszechmogący, Zajmujący.